Cześć, witajcie. W kolejnym odcinku historycznym pokażę Wam telefon, który kiedyś strasznie chciałem mieć, a na który wtedy nie było mnie stać. Co to za telefon? Motorola StarTAC. Jest to konstrukcja z 1996 roku. Believe me or not. 96 rok, a Motorola wrzuca na rynek coś takiego. To był wówczas najprawdopodobniej najmniejszy telefon na rynku, jaki można było mieć. Pierwsza klapka o takiej budowie, kiedy druga część, druga połowa korpusu jest również funkcjonalnym elementem, a nie tylko słonką klawiatury. I jednocześnie do tego jeszcze pierwszy telefon, który ma wibrację. Wyobrażacie sobie coś takiego wchodzącego na rynek w 96 roku? No właśnie, to było niewyobrażalne. To był totalnie sztosowy telefon. To był ówczesny telefon marzeń. Ja wtedy miałem Motorola D160, który już Wam opowiadałem. To był fajny telefon, ale ogromny. Był ogromny i ciężki, a ten był malutki i lekutki. No tyle, że wówczas kosztował, żebym Was nie skłamał, 4 razy drożej niż ta Motorola D160. By było zabawniej, można go było w Polsce kupić w ofercie jednego z naszych operatorów na kartę. I oferowany był w specjalnej edycji tęczowej, Rainbow. Każdy element obudowy był w innym kolorze. Ten to dopiero wyglądał odlotowo. No niestety, cyfry hamowały. Nie dałem rady wtedy sobie takiego telefonu kupić, ale teraz dzięki uprzejmości polskiego oddziału Motorola, któremu serdecznie dziękuję za użyczenie mi tego sprzętu, mogę go Wam pokazać i mogę Wam o nim trochę poopowiadać. Był to telefon nader osobliwy. Popatrzcie, teraz mamy klapki o zupełnie innej konstrukcji, nawet kiedy mówimy o zwykłym clamshellu, a nie o telefonie z elastycznym ekranem. Tu w zasadzie całą roboczą część umieszczono w dolnej połówce telefonu. Mamy tu i klawiaturę, i wyświetlacz. By było zabawniej, ten wyświetlacz oraz w ogóle menu tego telefonu bardzo mocno przypominają mi Motorola D160, o której już Wam przed chwilą mówiłem. Prawie że to samo, podobna filozofia obsługi. No i zwróć uwagę też na tą klawiaturę. Część numeryczna, no w zasadzie typowy układ, te klawisze są nawet wygodne. Ale zobaczcie, nie ma typowej zielonej, czerwonej słuchawki, mamy OK albo C. Tu na dole są jeszcze dodatkowe przyciski. Kolejne przyciski umieszczono na boku obudowy, to jest oczywiście zmiana głośności i jeden przycisk funkcyjny. Natomiast w górnej połówce telefonu mieści się, no cóż, głośnik i bateria. Akumulator umieszczono tu, zobaczcie jaki on jest malutki. 500 mAh, teraz to po prostu budzi uśmiech politowania, ale wtedy te 500 mAh to wcale nie było tak mało. Oczywiście pod tym względem do dzisiejszych czasów wiele się nie zmieniło. W klapkach nadal mamy mniejsze akumulatory niż w typowych telefonach. Niemniej wtedy to tak nie odbiegało od zwykłego telefonu, no bo zwykłe telefony tam miały 800 baterie, coś tego rzędu, więc też nie były dużo większe. I z rzeczy równie zabawnych, czas działania tego telefonu. Według deklaracji producenta czas czuwania to trochę ponad 2 dni, czyli patrzcie, no tak jak teraz zupełnie. Niestety, tak jak Wam powiedziałem, nie miałem okazji tego telefonu wtedy używać, no a ten, który mam teraz, wiadomo, troszeczkę odbiega już stanem akumulatora od stanu nowego. Ale działa, słuchajcie, ten telefon się włączył, normalnie się zalogował do sieci i na upartego to przecież można by go było dziś używać, bo on chodzi w 2G. Nawiasem mówiąc, StarTAC-i występowały też w wersjach jeszcze analogowych z innym wyświetlaczem. No ale ten już jest normalnie GSM-owy i można normalnie by było jeszcze dziś nawet z niego dzwonić, gdyby ta bateria troszeczkę jednak dłużej trzymała. Niemniej szacun, że w ogóle po tylu latach się włącza, tak? To tylko pokazuje, jakiej jakości te produkty były. Co więcej, wszystko tu jest sprawne w tym telefonie, co znów pokazuje, jak trwała na przykład musiała być taśma łącząca dwie połówki obudowy. To wszystko nie rozłazi się nadal w rękach. Posłuchajcie. Prawie nie trzeszczy, a na pewno nie trzeszczy bardziej niż współczesna klapka. Powtarzam, 96 rok i to jest telefon, który był normalnie eksploatowany, używany. To nie jest żaden egzemplarz muzealny, który tylko leżał sobie w pudełku. Ale wróćmy jeszcze do paru innych osobliwości, które ten telefon ma. Jak widzicie, no, prawie że jak współczesny telefon. Też nie ma mini jacka. Co prawda nie ma też USB-C, ma takie specyficzne, szerokie złącze. No i najlepszy sztos to karta. No jaka karta SIM tutaj pasuje? No moi drodzy, popatrzcie. Ta duża. Wyciągamy ją za pomocą takiego suwaczka. No niestety troszeczkę mozolnie to wychodzi, ale patrzcie. Mamy kartę. To jest taka duża, klasyczna karta.
Oczywiście żadnego operatora tu nie reklamuję, chociaż pewnie zauważyliście, jaka to karta, ale działa z tym operatorem, jakby ktoś pytał. To po prostu taką kartę dużo miałem niewyłamaną, a nie chciałem ryzykować uszkodzenia styków, bo one są aż tutaj, wiecie, głęboko w obudowie i bałem się, że jak może jakiś cudaczny adapter i kartę nanoSIM, to ten telefon uszkodzę. Stąd akurat ta karta, a nie inna. Telefon ten, podobnie zresztą jak wspomniana już wcześniej Motorola D160, miał też poprawiać zasięgu w postaci wysuwanej antenki. No i przede wszystkim miał to, co najbardziej robiło wtedy wrażenie i co na przykład możecie zobaczyć w pewnym filmie z Nicolasem Cage'em, bo oczywiście ten telefon też był przez pewien moment gwiazdą filmową, ja się nie dziwię. Odbierało się rozmowy tak, a kończyło tak. I do tej pory ja to strasznie lubię i strasznie się cieszyłem, że ten telefon do mnie przyjechał, bo jest po prostu mega, mega fajny. A jego wymiary, powiem szczerze, pomijając grubość, to nawet w dzisiejszych czasach nie byłyby jakoś strasznie przerażające. A są miejsca, gdzie ja bym się też nawet na taką wysuwaną antenkę wcale nie obraził. Do tego telefonu oczywiście było mnóstwo gadżetów. Jak widzicie, są tutaj dodatkowe styki. Można było do niego dokupić stacje dokujące. Były oferowane też powiększane bateryjki. Były różnego rodzaju kabury, pokrowczyki. Było tego wtedy mnóstwo, pamiętam, bo strasznie wtedy mnie ten telefon fascynował. No ale cóż, takie były czasy, jakie były. Telefony były, porównując z dzisiejszą dostępnością, pieruńsko drogie. No a ten to już szczególnie, bo to była komórkowa arystokracja. To tak jakbyście teraz mieli klapkę z elastycznym ekranem albo tam innego składaka, folda. Telefon przede wszystkim do robienia wrażenia, no ale też wywiązujący się ze swojej podstawowej roli. To był telefon do dzwonienia i smsowania. Tu w zasadzie niczego innego w menu nie było. Dodawana jeszcze była obsługa kart prepaid, ale to już prawdopodobnie był dodatek operatorski, bo z tego co kojarzę, nie wszystkie egzemplarze to pod menu miały. Generalnie była rzecz banalnie prosta, naprawdę łatwa w obsłudze, jak się przyzwyczaił człowiek do tego specyficznego układu nawigacji po menu, bo jak widzicie, tu żadnych strzałek nie ma w tym telefonie. A ciekawe, jak wyglądałby współczesny StarTAC? Być może niebawem się dowiemy, bo jak może słyszeliście, Motorola szykuje kolejną klapkę i będzie pewnie ciągnąć ten temat z sezonu na sezon, ale powiem Wam szczerze, nie jestem przekonany, czy współczesne klapki w 2023 roku są w stanie na kimkolwiek zrobić wrażenie takie, jakie na ludziach robił StarTAC w 96. A do którego roku przeniesiemy się w kolejnym historycznym odcinku? Nie wiem. Zobaczymy. Dowiecie się niebawem. Zapraszam. Trzymajcie się. Cześć.